Rochette.pl. Szydełkowanie moją pasją. Witajcie moi drodzy, pokażę Wam dzisiaj jak zrobić taki kwadratowy element na szydełku z trójwymiarowym serduszkiem po środku. Ja korzystałam szydełkując te elementy z włóczek o nazwie Mimoza oraz szydełka 4 mm. Bok mojego elementu to 12,5 cm. Zapraszam Was bardzo na film. Zaczynamy od wykonania serduszka. Ja je zrobię w czerwonym kolorze i na początku robimy magic ring, czyli w ten sposób krzyżujemy nitki na dłoni. Następnie przeciągam sobie tutaj tą nitkę. W ten sposób. Wykonuję 3 oczka łańcuszka, a następnie tutaj pod nitki wbijam się jeszcze 11 słupkami. I gotowe. Mam 11 słupków. No i teraz tą końcówkę sobie wyjmuję na zewnątrz i następnie za nią pociągam. Ściągam środek i łapię oczkiem ścisłym tutaj pod dwie nitki za pierwszy słupek. Gotowe. Mamy już pierwsze okrążenie. Teraz pora na drugie okrążenie naszego serduszka. I tutaj, co ważne, moi drodzy, będziemy wkłuwać się pod przednią nitkę. Już Wam pokazuję, jak to ma wyglądać. Na początek robimy 3 oczka łańcuszka. Następnie słupek. Ale tylko pod nitkę z przodu. W ten sposób. Tak to wygląda. Teraz wykonamy 3 słupki podwójne. 2 narzuty i w kolejne oczko pod przednią nitkę wykonujemy 2 słupki podwójne. Musimy to robić z wyczuciem, żeby za bardzo tej pojedynczej nitki przedniej nie wyciągnąć. Mam 2 słupki podwójne w jedno oczko i w następne oczko znowu słupek podwójny. I teraz pora na słupki pojedyncze. Będzie ich 5, czyli jeszcze słupek pojedynczy w to samo oczko, które wbiłam, słupek podwójny. I w następne oczko pod przednią nitkę. 2 słupki zwykłe. I następne oczko, przednia nitka, ponownie 2 słupki z jednym narzutem. Gotowe. Teraz robimy oczko przerwy i następnie robimy słupek podwójny. Następne oczko również pod przednią nitkę. I to będzie już nasz czubeczek serduszka na dole. Jesteśmy dokładnie w połowie serca. Oczko przerwy, no i powtarzamy tylko w przeciwną stronę, tak? Czyli 5 słupków pojedynczych. W następne oczko pod przednią nitkę. 2 słupki.
kolejne oczko pod przednią nitkę, kolejne dwa słupki. Następne oczko, jeden słupek. No i teraz potrzebujemy trzy słupki podwójne, czyli w to samo oczko słupek podwójny. W następne oczko dwa słupki podwójne. Kolejne oczko, słupek zwykły z jednym narzutem. No i kończymy tak jak zaczynaliśmy. Czyli trzy oczka łańcuszka. Trzy oczka łańcuszka i wbijamy się w to miejsce, z którego zaczynaliśmy nasze serduszko, sam środeczek. Teraz pora obciąć nitkę, przeciągnąć. Ja tutaj, żeby za dużo tych nitek nie wrabiać, to po prostu przeciągam tą niteczkę na lewą stronę. W ten sposób. I robię mały supełek z tą końcówką nitki, która mi wisi tutaj od tego Magic Ring na samym początku, który robiłam. Przy robieniu tego supełka trzeba uważać, żeby go nie zrobić za mocno, żeby robótki nie ściągnąć. Obcinam końcówki. I nasze serduszko jest gotowe. Dlaczego wkłuwaliśmy się tutaj w tym okrążeniu w przednie nitki? Ponieważ teraz z tyłu, jak widzicie, powstało nam takie kółeczko. To są właśnie niteczki, te tylne, pod które się nie wkłuwaliśmy. I za te niteczki, za te oczka tutaj będziemy teraz łapać, wyrabiając pierwsze okrążenie kwadratu. Kwadratu elementu, na którym jest nasz serduszko, jest nasze serduszko wrobione. Kwadrat. W ten sposób. No i teraz, moi drodzy, zaczynamy wyrabiać kwadrat. Wracam na chwilę moje serduszko. Wbijam się tutaj po środku serduszka pod tylną nitkę. Zaczepiam sobie moją zieloną włóczkę. I następnie robię trzy serduszki. I następnie robię trzy oczka. Trzy oczka łańcuszka. Wbijam się słupkiem w to samo miejsce i robię jeszcze jeden zielony słupek. I teraz, moi drodzy, w każde oczko z tyłu będziemy wykonywać po dwa słupki. Ponieważ mieliśmy 11 słupków plus 3 oczka łańcuszka, co daje nam 12 splotów, to teraz będziemy musieli tutaj wyrobić 24 słupki, po dwa na każde oczko. Dwa już mam i teraz spójrzcie. Oczka wkłuwam pod te tylne nitki. Czyli robię narzut. Wbijam się pod niteczkę z tyłu. Jednocześnie też wbijam się pod tą moją zieloną końcówkę. Nakładam ją sobie na szydełko, tak żeby od razu ją obrobić. I nie musieć później wrabiać. I wykonuję jeden słupek i pod tą samą nitkę drugi słupek. Narzut i kolejne oczko. Tutaj jest tylna nitka, więc wbijam się pod nią i pod moją zieloną końcówkę. Raz. I dwa. W ten sposób. Robię narzut
Tutaj mam kolejne oczko tylne, tylna nitka. Wbijam się pod tą nitkę, jednocześnie też pod zieloną końcówkę. Przeciągam. Wykonuję słupek i jeszcze raz pod tylną nitkę i słupek. I w ten sposób ma mi powstać 24 słupki w tym okrążeniu. Tak wygląda ukończone pierwsze okrążenie. Tak wygląda ono z tyłu. Końcówkę nitki będę mogła już obciąć, bo jest wrobiona. Na razie jest kółeczko z zielonych słupków. Powstało kółeczko, ale już w tym okrążeniu sprawimy, że nasze kółeczko zacznie przypominać kształt kwadracika. A więc, to jest nasza prawa strona. Robimy teraz 3 oczka łańcuszka. I następnie, następne oczko, oczywiście zielonego słupka, wbijamy się 2 słupkami. Już tutaj pracujemy oczywiście pod 2 nitki. Ok. Teraz 3 oczka łańcuszka na róg. To będzie łuk, który będzie nam się pojawiał zawsze na rogu naszego elementu. I w następnym... To była papuga, która nam przeleciała. Ok. No i teraz w następne oczko ponownie 2 słupki. I tak będzie wyglądał róg kwadratu w tym okrążeniu, tak? A, czyli 2 słupki w jedno oczko, 3 oczka łańcuszka i 2 słupki w kolejne oczko. Natomiast bok to 4 słupki w kolejne 4 oczka z poprzedniego okrążenia. Raz. 2, 3 i 4. I ponownie wyrabiamy róg, czyli w kolejne oczko 2 słupki, to znowu, moi drodzy, papuga szaleje nade mną. 3 oczka łańcuszka. Kolejne 2 słupki w następne oczko. I tak będzie wyglądało to nasze okrążenie. No i tak wygląda już gotowe okrążenie. Tutaj zakończyłam to okrążenie 3 słupkami i oczkiem ścisłym, ponieważ pamiętamy, że zaczęłam 1 słupkiem, a ma być 4 słupki na bok, no więc wszystko mi się zgodziło. Element już przybrał kształt kwadracika. No i teraz kolejne okrążenie. Kolejne okrążenia, moi drodzy, są już bardzo łatwe i wykonujemy je analogicznie. To znaczy, nad słupkami robimy słupki. Czyli w każdy słupek z poprzedniego okrążenia wpływamy się słupkiem. Natomiast gdy dochodzimy do rogu, to tutaj pod ten łuk z 3 oczek łańcuszka wkłuwamy się 2 słupkami, następnie ponownie 3 oczka łańcuszka i znowu 2 słupki. To jest nasz róg w tym okrążeniu. 2 słupki pod łuk, 3 oczka, 2 słupki. A bok wykonujemy znowu, wkłuwając się każde oczko słupkiem. Czyli w każdy słupek z poprzedniego okrążenia wkłuwamy również słupek. No i gotowe. Okrążenie zakończone oczkiem ścisłym. I ja teraz, moi drodzy, wprowadzę nowy kolor. Oczywiście można zrobić kwadrat jednokolorowy, natomiast ja, tak jak w tych elementach, zrobię jeszcze taki paseczek w przedostatnim okrążeniu. Obcięłam nitkę, następnie ją w
wrabiam, czyli przeplatam parokrotnie tutaj między oczkami, żeby zabezpieczyć robótkę i żeby nic mi się nie spruło. No i ja ten mój dodatkowy kolor, paseczek, zrobię czerwony, czyli wracam do koloru serduszka. Zaczepiam się gdziekolwiek w moim boku i ponownie analogicznie wykonuję wzór kwadratu, czyli nad słupkami wszystkimi robię słupki, czyli w każdy słupek zielony wkłuwam się również słupkiem, natomiast pod łuk na rogu wkłuwam się dwoma słupkami, robię trzy oczka łuku i dwa słupki ponownie pod ten łuk zielony. Zaczynamy od trzech oczek łańcuszka za pierwszy słupek. No i następnie wykonuję słupki aż do rogu. Jestem na rogu. No i teraz dwa słupki, jeszcze raz, dwa słupki pod łuk, trzy oczka łańcuszka i kolejne dwa słupki pod łuk. I to jest róg elementu. Mam róg, no i teraz ponownie każdy słupek czerwonym słupkiem się wbijam. Czerwone okrążenie już zakończone. Oczywiście zakończyłam oczkiem ścisłym, obcięłam nitkę i ją wrobiłam. No i teraz ostatnie okrążenie. Wracam do koloru zielonego i wykonuję to okrążenie podobnie jak robiłam poprzednie okrążenia kwadratu. Czyli nad wszystkimi słupkami robię słupki, natomiast na łuku wbijam się dwoma słupkami. Robię, jedyna zmiana, dwa oczka na łuk zamiast trzy, bo to ostatnie okrążenie, już pod ten łuk nie będziemy się wbijać oczkami, więc słupkami, w związku z czym on nie musi być już tak duży. Wystarczą dwa oczka, kolejne dwa słupki pod łuk i słupki nad słupkami. Czyli zaczynam od trzech oczek łańcuszka, następnie w każde oczko słupek. No i róg, czyli dwa słupki, tak jak poprzednio. Teraz ten łuk odrobinę mniejszy, nie z trzech, tylko z dwóch oczek łańcuszka. No i kolejne dwa słupki pod łuk. I następny bok, czyli w każdy słupek czerwony wbijam teraz słupek zielony. No i tak wygląda już gotowy, ukończony element. Wszystkie nitki, które nam zostały, wrabiamy, następnie obcinamy i elemencik z serduszkiem jest gotowy. Z takich elementów na pewno mogłaby powstać przepiękna poszewka na poduszkę albo kocyk. Możemy też te kwadratowe motywy z serduszkiem po środku połączyć z kwadratami, ale pełnymi, bez serduszek, pustymi. A wtedy te motywy z serduszkami mogą być ozdobą brzegów albo rogów koca, czy też poszewki na poduszkę, czy narzuty. Zapraszam Was na mój blog crochet.pl. No i oczywiście zachęcam do subskrypcji mojego kanału na YouTube. Pozdrawiam Was bardzo mocno i do usłyszenia niebawem. W ten sposób, żeby była jak najmniej widoczna, muszę się tutaj wbić pod niteczkę.
Okej, jeszcze raz. I w następnym... To była papuga, która nam przyleciała. Okej. No i teraz w następne oczko ponownie dwa słupki. Okej. Pusia. Puśku, błagam cię, no. Daj spokój. Teraz loty. Dobrze. Pusia. Pusia. Dzisiaj razem nagrywałyśmy? Pusiu. Pusia. Pusiaczka. Moja śliczna. Moja śliczna papuszka. Pusia. Pusia. Szydełkujesz? Fajnie. By otrzymywać nowości szydełkowe, subskrybuj mój kanał. Wystarczy, że klikniesz. Kroszyt.pl. Szydełkowanie moją pasją.